To wiemy. Teraz jak wygląda pozycja zasadnicza? Pozycja zasadnicza taka, która umożliwia najwygodniejszą reakcję na każdą z nadlatujących lotów. To też mi pokażę. Poza Wiktorią. O, nie mam aż takiej sklerozy. Poza Wiktorią, która nie gra, więc nie musi biegać. Spróbujecie pokazać mi pozycję zasadniczą, ale przy wykorzystaniu tej linii. Chodzi o to, że chciałbym zobaczyć, jak ustawiacie stopy. Będziecie ustawiali się twarzą do siatki, dobrze? Ja nie pokażę, jak to ma wyglądać. Wy pokażecie mi swoją pozycję zasadniczą. Tak? No teraz pojedziemy. Dobra, jeszcze raz. Zacznę. Pozycja zasadnicza. Dobra, dzięki. Pozycja zasadnicza. Proszę. Wyjściowa. Pozycja zajmowana w punkcie kontrolnym pomiędzy odbiciami lotu. Pozycja zajmowana w punkcie kontrolnym. Chodzi o to, że nie chciałem tam w tej pozycji, żebyście pokazywały, bo nie ma linii, a ja chcę popatrzeć, jak ustawiacie stopy. Dobra, dzięki. Stań bliżej linii, dobrze, żeby jedna ze stóp przynajmniej dotykała linii. Dobra, dzięki. Dobra, dzięki. Dzięki. Cieszy mnie to, że w roku ubiegłym coś udało mi się dobrze sprzedać wam. Tu jest taka spoina w zielonkawym odcieniu. Widzicie ją? Albo nie. Dobra. Ustawię się twarzą do was, wykorzystując tą białą linię. Pozycja zasadnicza wymaga tego, żeby być swobodnym, przygotowanym do akcji, do wykonania jakiegoś ruchu i uderzenia lotki. To wymaga zachowania takiego jak kot, kiedy przygotowuje się do skoku na ofiarę. Jak popatrzycie sobie na Explorera i popatrzycie, jak przygotowuje się kaguar, jaguar, lwica do skoku na ofiarę, to taką pozycję proponuję, żebyście zajmowały. To pozwoli na gwałtowne wyskoczenie do lotki, do przodu, w bok, do tyłu. Czego to wymaga? Wymaga ustawienia się w lekkim rozkroku, swobodnie, nie żadnym, nadmiernie szerokim ani wąskim. Tak jak swobodnie się czuję, mniej więcej na szerokość bioder, w taki sposób, żeby palce były wysunięte na zewnątrz, a pięty były wewnątrz, czyli rozchylamy stopy czubkami butów na zewnątrz. Dalej. Uginamy. Stawy kolanowe ugną się nieco w stawy biodrowe, ale patrząc z boku nie pochylamy się, tylko uginamy kolano. Tej pozycji często nie stosuje się. Dlaczego? Wśród początkujących. Dlatego, że macie jeszcze słabo wytrenowane mięśnie nóg. Żeby się nie męczyć, wielokrotnie jest taka pozycja zasadnicza. No bo nogi się wtedy nie męczą. Taka pozycja. Co jeszcze? Jak zauważycie, oglądając filmy o polowaniu kotów na ofiary,
to zauważycie, że kot wykonuje taki ruch, lekko waha głową. Ten tułów przenosi ciężar ciała z lewej na prawą stopę. Jeżeli stanę plecami do Was, to, teraz pokażę przesadę, to unoszę raz prawą, raz lewą piętę. Przenosząc środek ciężkości w lewo, unoszę prawą piętę. Przenosząc środek ciężkości w prawo, unoszę lewą piętę. Ale to uniesienie pięty powinno być tylko takie, żeby wsunąć kartkę papieru. Nic więcej. To ma być minimalne. W pewnym momencie tego nie widać. Ja kiedy demonstruję, to widać, że się ruszam. Kiedy gram, tego nikt nie widzi. Bo ja robię to tylko nieznacznym napięciem mięśni. I wtedy ja wiem, że jestem luźny. Nie pokazuję tak jak teraz, że się przemieszczę. Ale błędem jest takie ruszanie. To nie jest to. To ma być przenoszenie ciężaru ciała, a nie poruszanie biodrami. Tak? Dalej. Rakieta powinna być w osi tułowia. Jeżeli stoję na wprost, rakieta ma być w osi tułowia, ale w lekkim odchyleniu backendowym, tak żeby grzbiet ręki jakby widział drugą stronę siatki. Nie tak, tylko w taki sposób. Nie tak, bo nie ma mi rakieta przesłaniać widoku, tylko nad głowicą rakiety mam widzieć przeciwnika. I w ten sposób zachowuję pozycję zasadniczą. Tak? I przenoszę lekko środek ciężkości, unosząc raz prawą, raz lewą piętę. Nie znaczy. I tak się kołysza. Teraz ustawicie się za czerwoną linią. A moment. Przepraszam, jeszcze nie powiedziałem jednej rzeczy ważnej. Popatrzcie, u mnie prawa stopa jest wysunięta przed lewą stopą. Prawa stopa stoi na linii, lewa stopa w kontakcie z linią. To jest ustawienie, formalnie rzecz biorąc, ustawienie backhandowe. Gdybym był ustawiony tak, byłoby to ustawienie farfowe. Z prawą stopą cofniętą, z prawą stopą wysuniętą do przodu, a nawet tak, to jest ustawienie backhandowe. To też jest ustawienie backendowe, bo prawa stopa wyprzedza lewą. Za chwilę ustawiając się na tej czerwonej linii, ustawicie się lewą stopą w kontakcie z linią i z prawą stopą ustawioną na czerwonej linii. I przyjmiecie tą pozycję, którą przed chwilą Wam opisałem. Tak? No to proszę. Ustawić się, a ja Was skontroluję. I proszę pozycję. Ale teraz jeszcze ustępnie. Ugnij kolano. O tak.
Ugnij kolana. Trzymamy rakietę w osi głowia, bo oni są blisko siebie, tak? Popatrzcie, ja nie chowam łokci za plecy. Wysyłam do przodu, pokazać chcę w ten sposób przeciwnikowi, że ja się ciebie nie boję. Czekaj tylko, a ja cię zaatakuję. Ramiona lekko do przodu, oś. I kołyszemy się, kolana są ugięte, dziewczyny. Stań trochę szerzej, tak? Palce bardziej na zewnątrz, rozsuń palce, tak. I się kołyszemy. Pozycja, Zosia, uwaga na palec. Ale za mocno się kołyszesz, to nie ma być kołysanie na poloneza czy czegoś takiego, tylko nieznaczne. Unoszenie pięty, raz prawej, raz lewej. Coraz mniej widoczne. Jest pozycja. Trzymaj głowicę wyżej. Dobra, coś. Teraz sobie odpocznijcie, wyprostujcie się.